Witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Remember Me. A więc lecimy do przodu, jesteśmy w środku akcji, w samym środku akcji. W zasadzie zatrzymałem odcinek i tutaj coś zaczyna się dziać, jakieś rzeczy się tutaj dzieją, naprawdę nie wiem co. Bo coś tu się chyba walić zaczyna, albo może mi się tylko tak zdaje. Ja zatrzymałem odcinek i w ogóle czekaliście 3 dni. Okej, na rozwiązanie akcji. Więc jedziemy do przodu. Co tu się będzie wyprawiać? Tutaj mogę coś zabrać? Oczywiście, że nie. Dobra, to lecimy dalej w takim razie. Hopa, hopa. Co znajdziemy tutaj? O, tu. Hello? Tutaj coś ciekawego? Nie. Jakieś ławki z ładnym, namalowanym symbolem. Leżący strażnicy, czyli w sumie nic nowego, nic dziwnego. Okej. Lecimy dalej w takim razie. Tutaj coś? A w zasadzie jak ja mam tutaj coś mam przestawić, czy jak? Chwila. Moment. Coś. A co to jest? Za ten. Dajcie mi moment. A, muszę tymi schodami w dół zejść? Chwila. Tutaj nie ma nic ciekawego do zebrania, bo tak to wygląda, jakby było coś ciekawego. Nie. Dobra, to lecimy schodami na dół w takim razie. Czyli tutaj. O, no to w takim razie te zasłony to dla Nilin będzie przeszkoda nie do pokonania, widzę. To jest oczywiście aż tak mocna przeszkoda, że Nilin sobie z tym nie poradzi. Musi przejść przez tutaj, przez to. Dobra, kochaniutcy. O, tutaj jesteście. Okej, leży. To wszystko? Tak, to wszystko. Wyłączyło mi się HUD odnośnie walki. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego? Bo chyba tak myślę, że za to zasłoną może coś być. Tylko co? Może mi się tylko zdaje po prostu. Coś jest? Nie, tylko taka dekoracja, wiecie, żeby nadawało wrażenie, że to jak najbardziej chodzimy po takim zniszczonym miejscu. W zasadzie nie pamiętam, co to jest. To jest chyba ta główna siedziba, tak? Tego wszystkiego. Tego Memorize, tak? Chyba to. Dobra. Trzeba oczywiście załatwić dowódców tego całego dziadostwa. No bo, przejmowanie wspomnień i kontrolowanie ich przez jakąś organizację, no, sami przyznacie, nie może być dobre i dobre nie jest. Otwieramy następne. O, hej! Jestem Trace. The Trace that precedes you. No dropship to help you this time, Captain. A, dobry jesteś koleś, masz takie motto, że słabe w ogóle. Tenet pod obserwacją dronów. No na to czekałem, muszę wam powiedzieć, na to czekałem. Dobra, tutaj coś jest do wzięcia? Jakiś cokolwiek? Zobaczmy, może na pewno tam coś jest, to tego jestem pewien. Najpierw zobaczmy, gdzie to jest i co tu jest ciekawego. Tu jest jakiś koleś, którego nie mogę w żaden sposób przeszukać. Ale zapewne tutaj coś jest, mam rację? Hello? A Plaster Sad, tak jest, dobra, jeszcze tutaj poszukajmy, może coś tu jeszcze jest. Jest na to mała bardzo szansa, ale zawsze wiecie o co chodzi, wiecie.
Dobra, ten dron musi sobie tutaj przelecieć. Muszę zobaczyć, jak on tutaj lata. Leci w ten sposób. Leci do końca. Okej, okay, dobra, idziemy za nim. Idziemy za jego trasą wykrywania i tędy. Czy tutaj jeszcze jest coś do zabrania? Nie, wydawało mi się. Okej, okay, roboty. Cześć. Idziemy w drugą stronę. Nie, stary, sorry. Come on, otwieramy. O, fucking hell. Się prasiał. Dobra, tego jednego to trzeba na pewno w sensownym kamuflażu załatwić, bo z wszystkimi sobie nie poradzę po prostu. O, przeciążenie. Lecz! No, dziękuję. O, nowy klucz! Yeah! Tylko dlaczego mi ten nowy klucz jest potrzebny? Uuu, tak jest. Usunę to pluchę, usunę to pluchę. Tutaj dam pluchę mocy. Tutaj dam... ten, sensen. O tak, teraz ma to wiele więcej tego wszystkiego. Jeszcze tak, gdyby tutaj pluchę dać. Tak, usunę to. Dam tutaj pluchę mocy. Ma teraz 925 ataku. To jest potężna liczba, mówię wam. Pluchy mam jeszcze lecznicze. Może dam je tutaj. To jest dobry pomysł. Dwa jeszcze kopy, mi dwóch brakuje kopów. Mam jeszcze jeden klucz do wykorzystania. Na kopy odnawiające, czy na leczące kopy też? Nie, na żadne. Na żadne z tych. Nie chcę! Hopa, nie. Nie, 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 nie ma mowy, nie ma mowy. Ale przetestuję sobie teraz tego nowego kombosa. Aha, 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 dobra, łapię, łapię, łapię. Nie ma takiego przeciwnika, który by mi teraz dał radę tak naprawdę, bo... Tym jednym kombosem potrafię chyba wszystkich wrogów zdjąć. No cóż, niestety. Tak to jest, jak się ma za... Silna, się za silno postać. Dobra, otwórzmy sobie tutaj ten zamek. Lecimy dalej za kapitanem. Gdzie jesteś, kapitanku? No, odmów mi to. Sad, dobra. Fire door, oczywiście zamknięte. Aha, tam sobie ten koleś niewidzialny, tak? Jak te fire doory otworzyć? Aaa, w ten sposób, dobra. Okej, okay, skaramek, znaleziono. Super, fajnie. W takich dziwnych miejscach strasznie się ukrywają te skaramechy. Zauważyłem, ale to już mówiłem wam zresztą. Wow. Spokojnie, dronie. Easy, easy. Zaraz, zaraz, zaraz. To tutaj będzie coś ciekawego. Zgaduję. Zobaczmy. Jest tu coś ciekawego? Tylko żeby mnie ten dron nie przyłapał, bo będzie lipa. Było blisko. No, 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 no. Nie lin uważaj na siebie. Ja wiem, że... Nie jest łatwo, ale uważaj. Co ty tego robota oglądasz? Co ci? Co z tobą nie tak? Otwórzmy te drzwi. Dawaj, chodźmy, kapitanie. Gdzie jesteś? Czy kapitanie? Przy dupasie. Słabość. Co to? O! Robocik. Znaczy robocik. No, to dziadostwo. Chodź tu. No, skaramech. Kurde, strasznie dużo tego i teraz jakoś częściej je znajduję, co jest bardzo podejrzane. Gra chyba mi daje wyraźnie do zrozumienia, że jestem takim debilem, że ułatwiła mi trochę poszukiwanie tych mechów. Skara mechów, przepraszam. No cóż. Przyda się. Nie mówię, przyda się, bardzo się przyda. Zobaczmy jeszcze, czy tutaj czegoś nie ma ciekawego, czy mi się przyda. It's too late. He's become one of them. I'm still gonna search his mind.
You never know. You never know. No, muszę teraz mu wyciągnąć te wspomnienia, których jeszcze te lipery nie zabrały. No, pewnie zostało tam tego niewiele, jeżeli coś cokolwiek zostało. Ukradnij pamięć Trace'a. No jaką cholerę, tam nic nie zostało. Jeżeli to zajęły się nim te dziadostwa, to na pewno nic tam w nim nie zostało. Pożarły wszystko, tak zgaduję. Hopa. Dobra, spróbujemy. Jeżeli gra mi tak każe, to chyba nie mogę się jej sprzeciwiać. Oczywiście zginąłem, bo połamałem sobie nogi z takiej wysokości. Czy cokolwiek innego mi się stało, nawet nie wiem co. Przeskocz. Drap się. Kobieto, dziękuję. Teraz muszę dokładnie nacelować na ten gzyms. No, złapałaś. Już myślałem, że znowu manianę odwali. Hopa. W prawo. Dobra, wspinamy się po jakichś gzymsach. Nie wiem, co to są za postaci, te posągi. Pewnie jakieś postaci, które powinienem znać, albo... Nie powinienem? Nie wiem, w sumie. Nie wiem w sumie, co to jest. O, to jarzeniówka się urwała. No, wiesz, Nin, jarzeniówki nie są po to, żeby po nich skakać i się po nich wspinać. No, to już chyba wiesz, prawda? Dobra. Zaraz. Coś tu jeszcze mi nie gra. Tak mi się wydaje, że gdzieś tutaj chyba Skaramek siedzi. Nie? Czyli się myliłem. Dobra, ukradnijmy mu najpierw wspomnienie, co tam jest. Did you get the codes? Just scraps and emotions. But I have a fragment of another riddle. Another mnemonic, perhaps. His memory has become melded with those leapers. What are you saying? I'm saying you're going to have to sift through those two mutants' minds for the missing parts of that riddle. It's our last chance to gain access to the Conception Cube. Aha. Mogę skądś wziąć TT do drabiny awaryjnej, bo nie wiem w sumie po co mi ta drabina jest, ale... Podejrzewam, że do tych dodatkowych celi. Mogę skądś zabrać to? Drzwi i otwórz zamki przeciwpożarowe. Nie mam pojęcia tak naprawdę. Dobra, idziemy w tą stronę, bo tylko tutaj mogę tak naprawdę. Jakieś kurna reklamy, różne ciekawe rzeczy. O, co tu się odwala? Nie mogę stąd zabrać niczego? Nie. No cóż, no to idziemy dalej. They've given me the slip. Co? What the fuck? What? To był jeden z tych mutantów, czy jak? Okej, okay, no questions. Open. Hello! Czy jest tu coś ciekawego dla mnie? Jakieś plastry, klajstry, cokolwiek. O, tutaj jest Skaram, jak widzę. No ten dziad musi zginąć. Mam 14 na 55. Z całej gry zebrałem tylko 14 skaramechów ze wszystkich plaż. Tylko tyle byłem w stanie znaleźć w tym dziadostwie całym. Chociaż to chyba i tak jest taki niezły wynik jak na mnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę stąd zabrać coś przez tą szybę? Nie. Tu będzie jakaś walka, zakładam. Nie? A to dziwne. Tutaj mogę coś wejść? Nie? A to aż dziwne, że żadnej walki nie ma, niczego takiego. Co ja przed chwilą powiedziałem?
O Boże, nie udało się. O, żałobnik. Dobra, zakończymy to dziadostwo wreszcie. Ile można. Kopa. Klucha. Kopa. No nie ma pojęcia, jak ona ich okrąża, jak ona ich zdejmuje, żeby leżeli. Naprawdę nie jestem w stanie tego ogarnąć. To są takie ruchy, że... What the fuck. No, ty jeszcze. Okay. I can piece Trace's mnemonic back together. Great going, sis. Now pass through the main security gate and enter the conception cube. Złóż z powrotem w całość pamięć Trace'a. Zrobione. Teraz co dalej? Muszę wejść do kostki, tak? I zakończyć chyba grę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dotrzy do centralnej placówki ochrony. Okej. Okay. Najpierw może się odnowimy tutaj sobie życie. Full. Okej. Okay. Zraszacz. I teraz tak. Bierzemy tak. Mogę tu wejść? Nie, nie mogę już się wrócić? O fuck, a tam były te do... Okej, okay, jestem z powrotem. Zraszacz. Wziąłem stąd energię i nie mogę tu wrócić. Dobra, słabość konstrukcyjna. Aha, tu jest jeszcze te... Pierdulstwo. Nie ma tutaj tego pierdulstwa? O Jezu. Gra mnie troluje trochę jednak. Czyli nie wszędzie są te pierdulstwa. Nie ma tu żadnego tego skaramecha? Chyba nie. Dobra, otwórzmy to. Idziemy tędy. Okej, co tu tak świeci? Co tu tak ten... Aha. Łapię. Okej, wiem już gdzie jesteśmy. Okej. Trzeba się wrócić tędy, czyli otworzyć te drzwi. A co to? Fire exit, fire door. Dobra. Łapię. Fire door. To najpierw trzeba otworzyć, tak podejrzewam. Tędy. I tutaj jest, jest. Skupienie. Mogło to być coś innego, no ale skupienie też się przyda w sumie. Tutaj coś jeszcze ciekawego? Nie. Tutaj już nie mogę nic zrobić, więc tak. Drzwi przeciwpożarowe już mogę uznać za ogarnięte. Teraz chyba trzeba iść w tamtą stronę. Aha, drabina awaryjna, tak? No dobra, mam maksymalnie życia? Maksymalnie, dobra. Czyli teraz tak, drabina awaryjna. Dobra, wchodzimy na drabinkę. Tup. Wchodź, Nilin, szybciej. Proszę cię. Dobra, przeskakuj. I do góry. Dobra. Tu jeszcze coś ciekawego dla mnie jest? Nie. Sądziłem, że jakiś plaster albo coś, bo przydałby się. Bo to chyba końcówka gry jest, z tego co tak mi się wydaje. Aha, tu już byłem. Dobra, łapię. Spokojnie. Mogę teraz tutaj przejść? Mogę, teraz już mogę. Ope. Placówka ochrony, to jest jakiś typek? A, to jest ten typek, tak? Ten. Mnezis! Nawet nie widziałem. Wow, ten koleś jest psychiczny. Naprawdę, true story. Bardzo dziwny jest. Co ty, robocie, robisz? Czekaj chwilę, robocie. Co? Co ty masz tam na komputerze? Pokaż. Nic? Patrzy się w pulpit, to może oznaczać tylko jedno. Roboty też mają takie potrzeby? No, dobra. To jest tyle na ten odcinek, skończymy w następnym odcinku, pewnie przejdziemy grę, tak mi się wydaje, bo nie wiem ile zostało gry, ale na save'ie moim tam chyba jest blisko 75%, około coś takiego chyba mam przejście gry, więc jesteśmy blisko końca. Ciekawe kiedy się gra skończy. Wiem, że koniec jest bliski, ale jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Na ten moment to wszystko, także dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie.